Cześć, pisanka szydełkiem. Zapraszam. Wzór wymyśliłam sama, wykonasz, podaj autora wzoru. Udostępnij ten film tak, aby więcej osób mogło skorzystać z mojego poradnika. Do wypełnienia potrzebujemy takie plastikowe, akrylowe wypełnienie, wielkość 10 cm, 100 g 565 m, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki. 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. I jeszcze jeden. 3 słupki. To jest motyw z tego okrążenia. A pomiędzy motywami 2 oczka łańcuszka. 3 słupki na kółku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Kolejne 3 słupki na kółku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Mam 3 motywy, a będzie 6. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w to trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, 6 motywów. A pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na te 2 oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe powiedzmy na poprzeczce. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu i jeszcze jeden. 3 słupki. 2 oczka łańcuszka na łuk. Kolejne 3 słupki tutaj na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny z tego okrążenia. A pomiędzy motywami jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę i tutaj 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze 3 słupki na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 1 oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę i tutaj motyw główny, podstawowy. Pracujemy tak całe okrążenie. Oczko łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy w to trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 6 motywów. A pomiędzy motywami po jednym oczku łańcuszka. Przechodzimy na ten trzeci słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy 2 na jednym. 2 słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. W sumie 4 słupki. 2 oczka łańcuszka na łuk i 4 słupki z tej strony, 2 na łuku, pierwszy, drugi i 2 słupki na tym pierwszym słupku, pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu, drugi.
motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Zostawiamy dwa słupki i tutaj tak samo przechodzimy na ten trzeci słupek. I tutaj dwa słupki. Pierwszy, drugi i dwa słupki na łuku. Pierwszy, drugi. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Cztery słupki z tej strony. Dwa na łuku. Pierwszy, drugi i dwa na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na ten trzeci słupek. I tutaj dwa słupki. I dalej motyw główny podstawowy. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy. W trzecie oczko łańcuszka przeciągamy. Oczko ścisłe. Trzy okrążenia. Przechodzimy na ten czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym. Motyw główny powtórzymy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa na jednym i dwa słupki na łuku. Pierwszy, drugi. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Cztery słupki z tej strony. Dwa na łuku, pierwszy, drugi i dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na ten czwarty słupek. I tutaj dwa słupki. Pierwszy, drugi i dwa słupki na łuku. Pierwszy, drugi. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Cztery słupki, dwa na łuku. Pierwszy, drugi i dwa na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. Motyw główny podstawowy dwa razy. I tutaj będziemy tak pracować. A tutaj zmiana. Pięć oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Przechodzimy na ten czwarty słupek. Motyw główny podstawowy. Dwa słupki na tym słupku. Pierwszy, drugi, dwa słupki na łuku. Pierwszy, drugi, w sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka i cztery słupki z tej strony, dwa na łuku. Pierwszy, drugi i dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na ten czwarty słupek i tutaj motyw główny podstawowy. Dwa słupki, pierwszy, drugi, dwa na jednym i dwa słupki na łuku. Pierwszy, drugi. Dwa oczka łańcuszka, cztery słupki z tej strony, dwa na łuku. Pierwszy, drugi. Dwa na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na czwarty słupek. Motyw główny podstawowy. Dwa słupki na tym słupku. Pierwszy,
Drugi. Dwa słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk i cztery słupki z tej strony. Dwa na łuku. Pierwszy. Drugi. I dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy. Drugi. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na ten czwarty słupek, motyw główny, podstawowy. Dwa słupki, pierwszy, drugi i dwa słupki na łuku. Pierwszy, drugi. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Cztery słupki z tej strony, dwa na łuku. Pierwszy, drugi i dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wpływamy w to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Robótka się zawija i tak jest dobrze. Zobaczcie. Tutaj dwa motywy podstawowe. Tutaj będzie ananas. Dwa motywy podstawowe. A tutaj będzie drugi ananas. Przechodzimy na czwarty słupek. W każdym okrążeniu przechodzimy na czwarty słupek oczkami ścisłymi. Te dwa motywy powtórzymy. I już mam. Pięć oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Przechodzimy na ten czwarty słupek i tutaj wykonamy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Sześć słupków tutaj na tym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty, szósty, sześć słupków i dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. W sumie mamy 10 słupków. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na ten czwarty słupek i tutaj motyw główny podstawowy. Dwa słupki na tym słupku. Pierwszy, drugi i dalej. Pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wpływamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Dwa motywy podstawowe. Tutaj będzie ananas. Dwa motywy podstawowe. A tutaj drugi ananas. Pracujemy dalej. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym. Dwa motywy powtarzamy. Już mam. Pięć oczek łańcuszka. Tutaj mamy 10 słupków i w tym okrążeniu również 10. Słupek nad słupkiem. A pomiędzy słupkami jedno oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. I dalej. Mamy 10 słupków. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. 5 oczek łańcuszka.
Przechodzimy na czwarty słupek i tutaj motyw główny podstawowy. Dwa słupki na tym słupku i dalej. Pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko, przeciągamy, oczko ścisłe. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym. Dwa motywy powtarzamy. Mam. Pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka tutaj pomiędzy słupkami i wykonujemy pół słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Chwytamy za kolejne oczko łańcuszka pomiędzy słupkami, pół słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Chwytamy za oczko łańcuszka, pół słupek. Wykonamy łuki. Pracujemy tutaj dotąd. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na czwarty słupek i tutaj motyw główny podstawowy, dwa słupki na tym słupku. Pierwszy, drugi i dalej. Mamy 8 łuków. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy, oczko ścisłe. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym. Te dwa motywy powtarzamy. Mam. I dalej. 5 oczek łańcuszka. Tutaj w każdym okrążeniu 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk i wykonujemy pół słupek. 3 oczka łańcuszka na łuk. Chwytamy za kolejny pół słupek. 3 oczka łańcuszka, pół słupek na kolejnym łuku. Dotąd. 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na czwarty słupek i tutaj motyw główny podstawowy. Dwa słupki. Pierwszy, drugi w tym samym miejscu. I dalej. W tym okrążeniu mamy 7 łuków. Co okrążenie mamy o 1 łuk mniej. To okrążenie do końca. I pracujemy tak do uzyskania jednego łuku. Zobaczcie, tak to wygląda. Jeden łuk. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym. Motyw powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa na jednym. Dwa słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. W sumie 4. Dwa oczka łańcuszka na łuk. 4 słupki z tej strony. Dwa na łuku. Pierwszy. Drugi. I dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi. Motyw główny podstawowy. I najwyższa pora umieścić wypełnienie w środku. Później się nie zmieści. Naciągamy, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Przechodzimy na czwarty słupek. Motyw główny podstawowy, dwa słupki na tym słupku, pierwszy,
naciągamy robótkę. Drugi na tym samym słupku z poprzedniego okrążenia. Mamy dwa. Naciągamy. I dwa słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Cztery słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. I cztery słupki z tej strony. Dwa na łuku. Pierwszy. Drugi. I dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy. Drugi. Pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za ten ostatni łuk ananasa. Naciągamy. I wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Naciągamy. Przechodzimy na czwarty słupek. Motyw główny, podstawowy. Dwa słupki na tym słupku. Pierwszy. Drugi. I dwa słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. I dalej. Tak to wygląda. Pracujemy całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Naciągamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. I przejdziemy tutaj tym razem na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym, oczko ścisłe na łuku. Oczko łańcuszka. Półsłupek na łuku. Tutaj zakończymy okrążenie. Oczko łańcuszka. Chwytamy za ten łuk z motywu głównego, drugiego i półsłupek. Oczko łańcuszka. Chwytamy za trzeci motyw główny, za ten łuk. I wykonujemy półsłupek. Oczko łańcuszka. Chwytamy za czwarty łuk. I wykonujemy półsłupek. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitkę chowamy. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć. Na te wszystkie pisanki znajdziesz poradniki na moim kanale. Zapraszam!